Witam, moi drodzy. Mam duży problem, ponieważ moja znajoma zamówiła 40 odmian pomidorów z odbiorem osobistym. Natomiast spada ze schodów. Niestety nie może po nie ani przyjechać, ani nie będzie mogła ich uprawiać w tym roku. Dlatego zostałam z 40 natulowych sadzonek. Niestety są w bardzo kiepskim miejscu ustawione, dlatego one jeszcze nie ruszyły tak naprawdę. One wyglądają w tym momencie może kiepsko. Nie są takie piękne jak może na rynku, ale gwarantuję, że one obudzą się, nadrobią i będą pięknie owocowały. Są tu odmiany i koktajlowe, i malinowe, i różnokolorowe. Naprawdę cały miszmasz tego, co posiadam. No i właśnie z tego tytułu, że są w kiepskim miejscu, nie chcą dobrze rosnąć jeszcze. Po drugie, ja nie mam co z nimi zrobić, bo ja już swoich nadplanowych mam zbyt dużo i nie wiem, co z moimi zrobię. I tak pomyślałam, że no już nikt ich nie chce tak naprawdę. I no serce mnie boli, nie chciałabym ich wyrzucać, więc pomyślałam sobie, że moi subskrybenci, którzy mieszkają niedaleko mnie, może byliby zainteresowaniem odbiorem właśnie u pasjonatki ogrodu w domu taki sadzoneczek. Mam ich 40. Uważam, że 5 sadzonek za darmo należy się moim subskrybentom. Dlatego pierwsze 8 komentarzy pod moim filmikiem. Trzeba tam napisać w takim komentarzu: jestem zainteresowana, przyjadę, może być imię, ale ważne jest, żebyście napisali pierwsze 5 cyfr swojego telefonu, ponieważ będę potem tak weryfikowała, że na pewno oddała trzeciej osobie, która napisała komentarz, albo czwartej. Także, ale mówię, odbiór osobisty, ja mieszkam w koło Olsztyna, na farmie i Mazurach. Podam dokładny adres, podam numer telefonu, żebyście mogli się ze sobą kontaktować. Jeżeli adresu już nie ma pod tym filmem, to znaczy, że już dogadałam się z 8 subskrybentami. Dla mnie obdarowanie 8 moich subskrybentów moimi roślinkami jest dodatkowym bonusem, ponieważ Was poznam. Ja mam dużo kontaktów tak naprawdę z osobami z sieci, ale bardzo mało z osobami tak naprawdę face to face. Także jeżeli macie ochotę na 5 darmowych sadzonek, komentarz, 5 cyferek numeru telefonu i przyjeżdżacie do mnie dzisiaj, jest piąteczek, więc prosiłabym dzisiaj, w sobotę lub ewentualnie w niedzielę. Oczywiście dogadamy się podczas rozmowy telefonicznej, także jeżeli macie ochotę na pomidorki od pasjonatki ogrodu, komentarz. I mam nadzieję, że znajdzie się 8 osób, które będą chciały moje pomidorki. Kto pierwszy przyjedzie, ten wybiera z większej puli roślin. Także kto pierwszy, ten ma większy wybór. Także komentujcie, jeżeli mieszkacie niedaleko mnie, bo mówię od razu, ja nie wysyłam.